Maneczko, witam Cię w piątym odcinku podcastu o biznesie na WordPressie. Ja jestem Karol z bloga WPZom. Na co dzień zajmuję się tworzeniem i wspieraniem biznesów moich klientów w oparciu o WordPress. Dzięki temu mam możliwość dzielić się z Tobą praktycznymi wskazówkami na temat WordPressa o strony biznesowej i technicznej. Dziś odpowiem na pytanie, czym kierować się przy wyborze motywu do biznesu, na co zwrócić uwagę, by nie być zawiedzionym w przyszłości, czyli postaramy się ogarnąć wszystkie opcje. Które mogą być nam potrzebne w przyszłości, nawet jeśli teraz nie będziemy z nich korzystać. Tak, spoilerując, mam na myśli na przykład dodanie sklepu internetowego do naszej strony. Ale najpierw usystematyzujmy pojęcia, bo często spotykam się z tym, że motyw mylony jest z szablonem. No i po tym odcinku podcastu będziesz wiedziała lub wiedział, że motyw i szablon to nie jest to samo. No, a czym jest? Najprościej mówiąc, motyw to rozszerzenie, które zmienia wygląd strony, a szablon to funkcja motywu. Szablon pozwala stworzyć style do podstron i możesz na przykład mieć inny styl strony w momencie, gdy dodajesz na swojego bloga czy też stronę aktualność, a inny, jeśli dodajesz przepis, jak zrobić jajecznice. No i tam masz takie możliwości jak dodanie opcji składniki, czas przygotowania i to sobie wszystko wpisujesz w momencie dodawania właśnie tego przepisu i ta podstrona wygląda trochę inaczej niż podstrona z aktualnością. No i to jest właśnie szablon, a motyw to jest cała skórka tego chyba praktycznie określenia już nikt nie używa, ale to jest cały wygląd właśnie strony, który z angielskiego nazywa się theme. W tym odcinku zakładam, że prowadzisz swój biznes w sieci i chcesz wiedzieć, gdzie szukać dobrego motywu, albo że dopiero będziemy szukali pierwszego motywu dla Ciebie, bo jeszcze nie wiesz, który motyw wybrać, lub w tym odcinku zakładam, że tworzysz strony internetowe dla klientów, lub pomagasz przy tworzeniu stron innym, no i chcesz korzystać z jednego motywu. Ja wybrałem taką drogę parę lat temu i ona ma bardzo dużo Korzyści i bardzo dużo zalet z tego względu, że po prostu motyw, którego używam, znam na wylot. No i pomimo tego, że tworzymy dla klientów strony od zera, więc nie na jakimś konkretnym właśnie szablonie czy wyglądzie, no to jednak pewne funkcje motywu wykorzystuję praktycznie w każdym projekcie, niektóre w niektórych, no ale dzięki temu, że znam jeden konkretny motyw, to ta praca idzie szybciej, no i wiem, że nie muszę na przykład instalować. Dodatkowych wtyczek dla klienta, bo konkretny motyw ma tę opcję już zawartą w swoich właśnie opcjach, możliwościach. No i tak wygląda praca na gotowym motywie, natomiast można też napisać dedykowany motyw. Wygląda to w praktyce tak, że programista pisze motyw zupełnie od zera według. Najlepiej dobrych praktyk WordPressa, no i ten motyw zawiera tylko te funkcjonalności, które są potrzebne w danym projekcie. Wielu WordPress deweloperów twierdzi, że to jest najlepsza droga, natomiast z moich doświadczeń wynika, że jest troszkę inaczej. O ile w idealnym świecie, gdy jest motyw naprawdę dobrze napisany, to może zaoszczędzić parę. Milisekund to, że ładują się tylko najpotrzebniejsze opcje. O tyle w praktyce moje doświadczenia z dedykowanymi motywami wyglądają tak, że klient przychodził po pomoc, bo po prostu nie umiał w tym motywie nic zmienić. Miał tylko zaszytych właśnie tych kilka niezbędnych opcji, które były niezbędne 3-5 lat temu, no ale chciał sobie dodać na przykład jakąś sekcję, no i już nie mógł tego zrobić, bo trzeba było edytować pliki. No a mamy 2022 rok i dobrzy programiści nie tylko programiści, ale w ogóle fachowcy w swoich dziedzinach mają po prostu zapierdol. No i w momencie, gdy taki klient zostaje z dedykowanym motywem, no to często musi szukać fachowej porady albo po prostu zacząć się uczyć programowania. No bo tamto w kodzie PHP jest osadzone, co chcemy sobie zmienić. No bo na tym polega budowanie WordPressa, czyli. Między innymi na tworzeniu kodu PHP. Ale żeby nie iść za mocno w to i żeby nie skupiać się na technicznych szczegółach, to po prostu chcę Ci powiedzieć, że dedykowany motyw jest na pewno fajny, dobrze zrobiony, natomiast musisz pomyśleć o obsłudze go. I ja powiem szczerze, że nie biorę w ogóle takiej możliwości pod uwagę, że ty będziesz robić to na dedykowanym motywie, ja dlatego nie będę się absolutnie skupiał na tej możliwości. Kiedy to nagrywam, mam też w głowie case, czyli studium przypadku, mówiąc po polsku, mojej klientki, która zgłosiła się do mnie dwa tygodnie temu i chciała coś zmienić właśnie w dedykowanym motywie. No i dodanie jednej sekcji możliwe było tylko poprzez edycję plików tego motywu. Motyw był dedykowany, ale pisany jakieś 3-4 lata temu, więc ten motyw nie jest dalej. Rozwijany, no bo po prostu został stworzony na miarę dla kogoś. No i teraz właśnie klientka miała problem, ponieważ po zalogowaniu się do kokpitu nie mogła zmienić tego, czego chciała zmienić. Trochę chyba nie po polsku powiedziałem to przed chwilą, ale nieważne, znaczy ważne to bardzo, żeby wypowiadać się poprawnie w języku ojczystym. Natomiast myślę, że to już czas najwyższy, żeby przejść do motywów płatnych i bezpłatnych. No, i teraz przejdziemy sobie najpierw do motywów płatnych, czyli motywów z Team Forest, które zmieniło się troszkę w Invato Market. W każdym razie, jedna i druga strona, na moment, kiedy nagrywam ten podcast, działa. To jest taki marketplace. Marketplace, czyli tłumacząc na polskie, to nie ma odpowiednika, ale takie miejsce, gdzie możemy kupić wszystko. O, to jest takie targowisko w sieci, gdzie możemy kupić i marchewkę. I takie dotarcia tej marchewki, wiecie, jak <laughs> kojarzycie, jak się było na takich giełdach, i tam ktoś tarł marchewkę albo jakąś inną rzecz tak szybko, takim sprzętem z Chin, i to kosztowało jakoś dużo pieniędzy, ale rewelacyjnie działało, nie? Albo ktoś coś tak szybko odkurzał. Dobra, to są moje anegdotki, właśnie. W każdym razie to jest taki rynek, gdzie można kupić grafiki, strony internetowe, wtyczki. Natomiast Team Forest to jest właśnie taka dedykowana strona, gdzie na przykład kupujemy motyw najczęściej za 59 dolarów, za 69 dolarów albo za 39 dolarów. To są takie trzy popularne ceny. No i właśnie wiele osób jedzie po tych motywach, wiele osób, które znają się na pisaniu kodu. W ogóle które denerwują się pewnie zmianami, które ich otaczają, że wszyscy sobie wyklikują strony i te strony są posklejane na gumę rzucia, jak to słyszałem. Natomiast, no, tak już jest i nie ma co się denerwować, panie czy pani developer, z tego względu, że taki mamy klimat. No i bardzo dużą wadą tych motywów, które znajdziemy na Team Forest, jest brak ich jakiejkolwiek weryfikacji, no bo to jest marketplace i wolny rynek, więc to nie ma tak jak dodanie do repozytorium WordPress, że ten motyw musi przejść przez konkretne wytyczne. Tam po prostu. Jeśli motyw się dobrze sprzedaje, jeśli motyw ludziom służy i za niego płacą, no to ma dużo wyświetleń, jest wysoko w rankingu i można sobie zakupić właśnie taki motyw. Kolejną wadą zakupu tam jest bardzo dużo wtyczek i bardzo dużo opcji na start i na dzień dobry. Jeśli kupimy taki motyw, to on ma po prostu wszystko. Już w momencie, gdy przeglądamy sobie demo tego motywu jednego czy drugiego, no to jest właśnie siła i tak się sprzedaje te motywy, że one bardzo pięknie wyglądają właśnie w dymówkach i ktoś sobie myśli: "A kupię i będę miał taką samą stronę". Tylko że na przykład jak ściągniemy taki motyw, ja często w ogóle to przerobiłem, to okazało się, że zdjęcia, które tam były użyte, a zdjęcia robią mega robotę. Nie były dodane do tego motywu, po prostu to było gdzieś tam w opisie napisane, że te zdjęcia nie przysługują. No i motyw wyglądał naprawdę badziewnie bez tych zdjęć, bo to nagle dostajesz takie placeholdery, czyli puste grafiki, które dobrze no, wyglądają, po prostu jak sama nazwa wskazuje, są jakimiś wypełniaczami. Więc często te wszystkie opcje bardzo pięknie wyglądają na demo. I nie przysługują nam. A może nam przysługują, ale nie wyglądają tak dobrze w momencie, gdy ściągniemy dany motyw. No i te motywy są przeładowane różnymi opcjami, bo tam jakieś liczniki, takie, wypitych kaw. Często bardzo popularna wtyczka, która się tam znajduje, to jest Revolution Slider. I sam ten slider potrafi ładować się na przykład 3 sekundy, i cała strona ładuje się 6, w tym slider 3. A dążymy do tego, żeby strona ładowała się na przykład koło sekundy, więc już taki slider nam to uniemożliwia. Do tego te motywy mają własne bulidery. Czasem, nie często, bo np. twórcy sprzedali już tyle tych motywów i stwierdzili, że po co mają dostosowywać się do zmieniających się buliderów na rynku, skoro to generuje problemy. Bo jeśli mamy kilkadziesiąt tysięcy sprzedanych sztuk danego motywu i coś Elementor np. zmieni i te motywy się wysypują, no, to wtedy klient pisze z supportem do tego, od kogo kupił ten motyw, no i mają niepotrzebną robotę. Więc często twórcy idą tą drogą, że budują własne bolidery, czyli takie edytory jak na przykład właśnie Elementor czy Divi. Jeszcze jedną wadą, wiem, że trochę jadę po tych motywach, zaraz powiem coś dobrego o nich, ale jeszcze jedną wadą, która bardzo często występuje. A bardzo mało o niej się mówi, i w opisie nie można tego przeczytać, no bo nikt nie ma obowiązku o tym informować. Jest to, że motyw zawiera płatne wtyczki i on wygląda tylko tak ładnie w momencie, gdy ma tę wtyczkę zainstalowaną. No i możemy w ogóle kupić ten motyw z tymi płatnymi wtyczkami. I nawet często jest napisane, że dostajesz wtyczki o wartości, jakaś tam jest wartość tych wtyczek podana. Ale nie jest nigdzie napisane, że musisz sobie licencję na te wtyczki przedłużyć. No i na przykład popularnym puliderem, który na Team Forest występuje, jest WP Bakery i Visual Composer. Ja powiem szczerze, nie jestem do końca zorientowany, czy to kiedyś był jeden motyw, czy to są dwa różne motywy. W każdym razie to są dwa tak toporne pulidery. Jeśli powiedziałem motywy, to sorry. To są dwa tak toporne pulidery, że Naprawdę trudno się na nich pracuje, po prostu, tak mówiąc, w dużym skrócie. No i na przykład to WP Bakery to jest wtyczka, która kosztuje 59 dolarów na rok. Żeby jej używać i żeby mieć aktualizację tej wtyczki, to trzeba właśnie tyle zapłacić. No i też właśnie Revolution Slider to jest classic Team Forest. Po prostu slider, który ma 2 miliony opcji. I który może naprawdę robić cuda od wyświetlania filmów poprzez animacje skończywszy na slajdach kwadratowych, krzywych, podłużnych i prostokątnych. No i kiedyś tak było, że ten Revolution Slider miał po prostu lukę bezpieczeństwa na większość tych Jolo zakupowiczów z Team Forest. Nie miała aktualizacji tego slidera, ponieważ nie mogła jej mieć, bo kupiła motyw za 59 dolarów. No i teraz każdą wtyczkę mam dodatkowo co roku przedłużać za 59 dolarów. No to trochę nie kalkuluje mi się, więc lepiej padnę ofiarą podatności, o której nic nie wiem, no bo nie interesuje się za bardzo WordPressem i światem wtyczek, bo ja mam gotowy motyw z Team Forest, to po co mam się interesować WordPressem, nie? No i teraz chciałbym powiedzieć coś dobrego o Team Forest. Sam motyw jest bardzo długo aktualizowany. Mam kilka motywów z Team Forest, bo kiedyś miałem takie myślenie. Kupię gotowy motyw pod projekt i tylko parę rzeczy pozmieniam. No i klient będzie miał fajną stronę a ja dla tego klienta zindywidualizuję pod jego potrzeby, dostosuję wszystko i będzie super, tylko troszkę pozmieniam. No i to hasło, tylko troszkę pozmieniam, no to Pędzałem naprawdę dużo godzin przez to hasło nad tym, żeby dostosować ten motyw do takiej użyteczności, która była mi potrzebna. I często kończyło się na tym, że ten motyw poszedł w odstawkę, bo miał bardzo dużo funkcji, a ja potrzebowałem tylko kilka i stwierdziłem, że szybciej zbuduję to od zera na jakimś darmowym motywie, albo darmowym w wersji Pro. Ale miałem mówić pozytywnie, więc pozytywne jest to, że cały czas ten motyw jest aktualizowany. Co jakiś czas patrzę na maila i dostaję. Powiadomienie z Team Forest, że mój motyw, który kupiłem np. 4 lata temu, ma aktualizację i mogę ją pobrać. W zasadzie tak się teraz zastanowiłem, bo ja nie klikam w te wszystkie aktualizacje, bo po prostu tych motywów nie używam i nie jestem przekonany, czy te aktualizacje muszę kupić dodatkowo. Czy po prostu mnie o tym informują, że je są, czy mogę ściągnąć? Pamiętam, że kiedyś na pewno pobierałem, ale nie było to w każdym motywie, więc trzeba znowu doczytać opis. Ja nie jestem ekspertem od Team Forest, bo nie robię tam zakupów już od dobrych kilku lat, ale jest taka opcja i kiedyś zrobiłem taki zakup i mam jedną stronę do dzisiaj, bo wiedziałem, że pozmieniam tylko kilka rzeczy tam. Praca z takim motywem wygląda tak, że pobierasz demo, które wygląda ładnie, najlepiej jeśli. Te zdjęcia, które są tam takie ładne, są również w pakiecie. Pobierasz, zmieniasz angielskie napisy na polskie, no i masz stronę gotową w kilka godzin i moim zdaniem takie użycie z całym dobrodziejstwem inwentarza, że tak powiem, czyli z tym, że tam będzie się dużo rzeczy ładowało niepotrzebnych. No to w takie użycie ma sens. Kolejną opcją, skąd możemy wziąć motyw WordPress jest repozytorium WordPress. Czyli oficjalne miejsce, skąd pobieramy darmowe motywy. No i tutaj dochodzimy do takiego paradoksu, że bardzo często motywy, które są darmowe, są lepsze niż te, które są płatne. A to wszystko dlatego, że żeby dodać do repozytorium WordPress swój motyw, musisz spełnić określone wytyczne. A do tego osoby, które tworzą WordPressa, weryfikują Twój kod, sprawdzają, czy wszystko jest poprawnie napisane według dobrych wytycznych, no i wtedy dopiero możesz znaleźć się, a raczej twój motyw w repozytorium WordPressa. Dzięki temu my użytkownicy wiemy, że tamten kod jest dobry i poprawny, jeśli chodzi właśnie o wytyczne WordPressa i dobre praktyki WordPress. Co więcej, ten kod możemy sobie podejrzeć, jeśli mamy zacięcie programistyczne, z tego względu, że wszystko oczywiście jest na licencji GPL, czyli wszystko jest open source, czyli wszystko jest jawne i transparentne, tak mówiąc w dużym skrócie. Natomiast jeśli chodzi o kod motywów z Inwato Elements, czy tam Team Forest, no to nie możemy go zobaczyć przed zakupem. Plusem motywu z repozytorium WordPress jest to, że ten motyw jest dobry do nauki, bez zrobiony zgodnie z praktykami WordPressa, więc w momencie, gdy chcemy go rozwijać, na przykład poprzez pisanie wtyczek, no to Działamy dalej zgodnie z praktykami WordPress'a, bardzo dużym plusem jest to, że jest po prostu darmowy i że możemy korzystać z wiedzy naprawdę kumatych deweloperów, którzy udostępniają swój kod za darmo. No i na ten moment w bazie WordPress'a w lutym 2022 roku, kiedy to nagrywam jest 9258 wszystkich motywów. Natomiast 47 z nich to są motywy, które obsługują full. Site editing, czyli pełną edycję stron, czyli to jest pewna nowość WordPressa, którą WordPress wprowadził parę tygodni temu wraz z wersją 5.9. Natomiast dopiero 47 motywów jest przystosowanych właśnie do pełnej edycji, z tego względu, że to jest. Nowe, a jeśli coś w WordPressie jest nowe, to prawdopodobnie nie będzie jeszcze tak dobrze dopracowane. Przykładem może być mój ulubiony natywny edytor Gutenberg, który dopiero po trzech latach od wprowadzenia może być uznawany za taki edytor, na którym się w miarę dobrze pracuje. Natomiast ja i tak pracuję na wtyczce, która nadpisuje delikatnie ten edytor, ale korzysta mocno z jego możliwości. Nazywa się ta wtyczka Adens Block. Natomiast to jest dla Ciebie informacja i gwiazdka, że jeśli chcesz się wyróżnić na zatłoczonym rynku tworzenia stron internetowych, no to możesz wysyłać w świat taki komunikat, że tworzysz strony internetowe tylko za pomocą Gutenberga, bez żadnych dodatkowych wtyczek, tylko na domyślnym motywie Gutenberga na przykład, znaczy WordPressa konkretnie. Czyli 2022 i nie używasz żadnej wtyczki do budowania takiej strony, i to by było mega, jeśli chodzi o Twój wyróżnik. Nie wiem, czy ten wyróżnik przyniesie Ci dużo pieniędzy, bo ja takiego nie wybrałem. Natomiast to dobra droga, jeśli chodzi o naukę samego WordPressa, aczkolwiek ja osobiście wstrzymałbym się, żeby iść tą drogą już teraz, ponieważ. Dzięki właśnie między innymi Cadence możemy w prosty sposób wyklikać wiele rzeczy. Nazwa Cadence w moich materiałach przewija się bardzo często z tego względu, że jest to mój ulubiony motyw, na którym pracuję, na którym robię zlecenia dla klientów. Dlatego tak często o nim wspominam, ponieważ go bardzo lubię. No i też mam tutoriale na YouTubie. Jeśli jeszcze nie widziałeś czy nie widziałaś mojego kanału na YouTube, to Cię bardzo serdecznie tam zapraszam. Tak w ogóle warto o tym wspomnieć. Było na początku, że wszystkie linki, o których mówię, transkrypcję tego podcastu znajdziesz na moim blogu WPZiom.pl łamane na 005. Zawsze się zastanawiam, dlaczego jest 005? A nie na przykład to łamane na 5. Ale wszyscy mówią 005. A czy ja chcę być jak wszyscy? Nie wiem. Ale to, ja tak sobie myślę, że dlatego. I dlatego też mówię 005. Bo to wskazuje, że będzie 3 cyfrowa liczba odcinków. Mhm, dlatego jest 005, bo potem będzie 099 i 100. Ciekawe, kiedy tego doczekamy, no za 95 odcinków. Ok, koniec dygresji i anegdotki, bo przechodzimy do wersji pro motywu z repozytorium. To jest właśnie trzecia opcja, czyli dostajemy próbkę tego, co potrafią twórcy motywu, ale możemy dokupić wersję pro. No i jest to moja ulubiona opcja. Od paru lat nie korzystam już praktycznie z darmowych motywów z repozytorium, no może za wyjątkiem właśnie tworzenia tutoriali na YouTube, gdzie opowiadam o darmowej wersji Cadence, która już ma bardzo dużo opcji, bardzo dużo możliwości. Myślę, że w najbliższym czasie się to trochę zmieni i będę opowiadał również więcej o wersji Pro i postanowiłem w związku z tym też wyjść naprzeciw WPziomkom, no i otworzyłem sklep ze stronami internetowymi na WPziom.pl pojawił się sklep i tam pierwszym produktem jest właśnie strona na Cadence Pro i możesz stronę z licencją Cadence Pro nabyć dużo taniej niż jest to na oficjalnej stronie. Oczywiście minusem jest to, że nie masz dostępu do panelu i nie możesz zarządzać tą licencją. Natomiast dużym plusem jest to, że możesz sobie relatywnie tanio wypróbować wersję pro lub użyć jej po prostu do swojego projektu. No i Dzięki temu, że mamy w repozytorium sprawdzone motywy, to możemy poznać twórców, poklikać, sprawdzić, czy dobrze nam się pracuje na konkretnym motywie, i wtedy możemy rozszerzyć motyw o wersję pro. Możemy kupić licencję na przykład na rok do jednej domeny, na trzy domeny, na kilka domen, albo są też takie licencje, które ja lubię najbardziej, czyli Lifetime i Unlimited. Również mam kilka takich licencji zakupionych, więc śledź mój kanał, bo będę o tym. Opowiadał w najbliższym czasie, no i wtedy możemy pracować z wtyczkami pro czy z motywami pro na stronach klientów i to jest zupełnie legalne i zgodne z licencją. Bardzo często wersje pro motywów powodują, że nie potrzebujemy dodatkowych wtyczek do dosyć skomplikowanych rozwiązań. Jedną z moich ulubionych opcji, akurat w Cadence, są elementy, czyli wyświetlanie kawałków stron w określonych Momentach, na przykład po trzecim akapicie, w każdym wpisie na temat Gutenberga pojawia się zapis do szkoły Gutenberga, ale jeśli będę pisał o elementorze, to pojawia się po piątym akapicie możliwość zakupienia strony internetowej Elementor Pro na przykład. I to bardzo lubię w Kadense, można to wyklikać za pomocą myszki, nie trzeba nic kodować. No i właśnie tego typu opcje są w rozszerzeniach premium, ale o tym też będę mówił więcej. Zarówno w tym podcaście, jak i przede wszystkim pokazywał wszystko na YouTubie. Zapraszam Cię na mój kanał. Musisz wpisać po prostu w YouTube WPZ, tak? Ale odkryłem Amerykę. No i teraz powiem Ci na co zwrócić uwagę przy wyborze motywu z repozytorium WordPress. No bo nie możesz mieć płatnego motywu do testowania. Przeważnie jest tak, że nie można zwrócić zakupionej rzeczy, która jest digitalem, więc cyfrowym dobrem. Natomiast już możesz dowiedzieć się dużo o samym motywie, nawet jeśli jest w repozytorium WordPress. Za darmo. Myślę, że najwięcej z zakładki Customizer, czyli Dostosuj. No i tutaj w ogóle jest ciekawostka. Ta zakładka znika w momencie, gdy wcześniej wspomniany Full Site Editing się pojawia. Natomiast my nie mówimy o tym, żeby korzystać z pełnej edycji stron, tylko mówimy o starym Dostosuj, który ma bardzo dużo opcji. Na no te wszystkie opcje, akurat w wspomnianym motywie WordPressowym domyślnym. Znikają, a nie znikają na przykład po aktualizacji Cadence do WordPressa 5.9, bo to właśnie w WordPressie 5.9 miała miejsce ta wielka aktualizacja, którą na szczęście można pominąć, korzystając z pozostałych motywów, a nie tych 47, które są właśnie dostosowane do pełnej edycji strony. No i właśnie w tej zakładce dostosuj jest szereg opcji, które mówią nam o tym, co możemy dostosować. W motywie z poziomu klikania. No i tutaj przykładowe są opcje takie, że możemy dodać menu, po lewej logo i po prawej ten call to action wspomniany, a na przykład nad możemy dodać submenu i tam będą ikonki do social media albo jakiś kontakt, ale w momencie, gdy przewijamy stronę, to nagłówek strony podąża za nami, ale odkleił się na przykład numer telefonu i jest tylko menu, więc to wszystko zależne jest od motywu, ale to właśnie w tym miejscu ustawiamy. No i dzięki temu nie musimy instalować wtyczki, a taka jest bardzo popularna do edycji nagłówka i futera, szczególnie, czyli stopki strony. Szczególnie, jeśli chodzi o użytkowników Elementora, ta wtyczka jest popularna, ponieważ darmowy Elementor nie daje takich możliwości, a raczej nie darmowy Elementor, a darmowy motyw od Elementora, bo to jest w ogóle mój ulubiony motyw. Hello Elementor się nazywa i tam, jak klikniesz sobie dostosuj, to tam nic nie ma. W sensie są jakieś tam trzy zakładki takie podstawowe WordPressowe, na przykład własny CSS, no i tam nie ma żadnych opcji praktycznie. Powinno być na dole jeszcze napisane tu nic nie ma, bo masz kupić wersję Pro Elementora i wtedy będziesz mógł cokolwiek zmieniać. No, to taka ciekawostka. Pierwsza nazwa motywów padła, znaczy druga zaraz po Cadence dzisiaj, ale na koniec powiem Ci jeszcze, na jakie warto zwrócić uwagę. To, co jeszcze możemy znaleźć, właśnie w tym dostosuj, to, to dużo ogólnie. Kilka najczęstszych: wygląd nagłówków, zmiany kolorów, czy to są właśnie kolory tych nagłówków, czy tekstu na całej stronie zmiany kolorów przycisków, zmiany kolorów przycisków po najechaniu, czyli na hoverze, kolory linków, kolory linków w tekście na blogu, a także bardzo ważną rzecz, jak na przykład szerokość podstron, bo nie wszystkie motywy tak domyślnie obsługują na przykład Gutenberga, żeby kolumny pojawiały się na pełną szerokość. A czasami potrzebujemy zrobić na pełnej szerokości na przykład jakiś kolorek w backgroundzie. No, i sam tekst i sama treść w środku na określoną też szerokość, no i nie każdy motyw na to pozwala. No, jeśli motyw nie współpracuje z Gutenbergiem i tego nie ma, no to jest lipa, bo trzeba zmieniać to albo w kodzie, albo instalować dodatkowe wtyczki, czyli też zmieniać to w kodzie, no bo wtyczki to nic innego jak kawałek kodu, który wpływa na inny kawałek kodu. Warto zwrócić uwagę również. Na to, jak wygląda zakładka blog, czyli wszystkie nasze wpisy, archiwum wpisów, wyszukiwanie. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem na początku, jeśli nasza strona internetowa będzie rozszerzona na przykład o sklep WooCommerce, no to warto sprawdzić, czy ten motyw to obsługuje. Prawdopodobnie tak, ale jak wyglądają te podstrony WooCommerce, czyli właśnie widok produktów, widok danej kategorii, widok zamówienia, koszyka. To wszystko już jakoś wygląda domyślnie w samym motywie. No i warto wiedzieć jak żeby nie było potem niespodzianek albo żeby nie było potem zaskoczenia, że nie można czegoś zmienić. I trzeba to robić na przykład w kodzie motywu. Oczywiście nie bezpośrednio w kodzie motywu, bo tego nie wolno robić, to mam nadzieję, że wiesz. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, która jest trudna dla laika, natomiast możesz zainstalować sobie taki podstawowy motyw i sprawdzić jak on się szybko ładuje, już intuicyjnie na komputerze czy na telefonie, ale też w konkretnych narzędziach, no bo każdy motyw jest jakoś zbudowany, raz lepiej, raz gorzej, no i może być na przykład tam dużo JavaScriptów, plików CSS. No i taki motyw będzie ładował się wolniej, a w dzisiejszych czasach dobrze, żeby strony po prostu ładowały się szybko, bo wszyscy wtedy się cieszą, i użytkownicy, i Google. No a co tym idzie suma sumarum właściciel danej strony. No i tak jak mówiłem, jest kilka ciekawych motywów, które są liderami na rynku i z których można wybrać ulubiony motyw dla siebie, wiem, że ich Używacie z tego względu, że czasem bywam na waszych WordPressach. No, wśród tej listy jest na pewno Cadence, który wymieniłem wcześniej. Jest też najpopularniejszy motyw w repozytorium, a więc Astra, Loksy, Nave, GeneratePress i Ocean WP. Myślę, że to są najlepsze, najciekawsze motywy pod względem jakości kodu i funkcjonalności. No i też taki protyp na koniec. Stwórcy motywów często robią demo, i to demo na pewno będzie działać dobrze, nic się nie wykrzaczy z danym motywem konkretnym. Więc warto też przed wyborem konkretnego motywu spojrzeć, czy takie demo jest, i być może możemy z jakichś poszczególnych bloków, na przykład, albo jakichś poszczególnych części tego motywu skorzystać przy budowie strony, czy to dla siebie, czy to dla klienta. Być może nawet całe demo będzie dla nas odpowiednie, no i wtedy jest wysoce prawdopodobne, że to demo będzie ładowało się szybko i będzie optymalne, jeśli chodzi o jakość kodu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Linki znajdziesz w opisie, o których wspomniałem. W zasadzie to nie było i dużo, ale więcej informacji i transkrypcja tego podcastu na WPziom łamane na 005. No i my słyszymy się w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że widzimy na YouTubie. Trzymaj się, hej!